To jest Box, jest sponsorowane przez Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie i Bino Poland. Tuż po walce z To jest Box, Kamil Łaszczyk, jakbyś podsumował ten swój występ? No walka wygrana, najważniejsze, że wygrana, tak. Zawodnik był tak, może nie, też niewygodny, był dość mocny, tak, umiał boksować, ale z każdą rundą widziałem, że miał niechęć do walki ze mną, więc cieszę się, że walka wygrana. Trochę błędów było, wpadałem w niektórych momentach, że nogi nie dochodziły tam, gdzie powinny dochodzić. No ale no wiadomo, to jest lepszy zawodnik w przeciągu, tak jak mówiłem, przez w ciągu 4 lat nie stoczyłem z nikim takim mocniejszym zawodnikiem. To był taki zawodnik, który no, był mocniejszy, boksował mistrzostwo Europy. No ale walkę wygrałem jednogłośnie, więc się cieszę. Patrząc na to, co jest napisane w internecie, co mówią tutaj inni dziennikarze, wszyscy są zachwyceni twoim występem. Cieszysz się z tego? Dziękuję, jest mi bardzo miło, tak? No ja jestem... Inaczej, chciałbym na pewno zaboksować jeszcze lepiej, tak? Wiem, że mogłem zaboksować dużo lepiej, że mogłem po prostu nie przyjmować żadnych głupich ciosów i w niektórych momentach, no tak jak zderzyliśmy się głowami, że było, jest rozcięcie, tak? Ja mam te łuki naprawdę ostre, więc no jest jak jest, że no rozcięcie jest. Szkoda, może mogło tego nie być, jakbym też nie wpadał w niektórych momentach, wiadomo, że ten zawodnik też wpadał, też nisko głową wchodził. No ale no co, najważniejsze, że jest wygrane, tak? Cieszę się, że podobało się komentatorom, że podobało się innym ludziom. Bardzo mnie to cieszy. Masz na rozkładzie mistrza świata. Kiedy doczekamy się pasa na twoich biodrach? No mam nadzieję, że jak najszybciej. Chciałbym bardzo, tak? Bo jeszcze jestem młody, mam 28 lat. Na tyle młody, że mogę się boksować naprawdę o te najwyższe tytuły, tak? Miałem, tak jak mówię, tego chwilę przystoju. Nie boksowałem tak, jak chciałbym. No ale wierzę w to, że następny rok, chociaż te 3 walki, no w tym roku udało się stoczyć 3 walki. Wiadomo, że te 2 walki to nie były z zawodnikami, którymi ja bym chciał na takim poziomie. Ale to, tacy też zawodnicy są potrzebni, zwłaszcza, że naprawdę, że no nie boksowałem przez długi, długi czas. Ten zawodnik był dość mocny. Wiem, że to nie był zawodnik najwyższej czołówki. No ale żeby boksować z najlepszymi, po prostu muszę ciężko trenować i no i to też tak, z takimi zawodnikami boję. Czujesz się technicznie najlepszy w Polsce? W Polsce tak. W tej kategorii na pewno. Nie chcę wychodzić tam wyżej, bo to byłoby nie fair w stosunku do moich też kolegów. Wiem, że umiem boksować na wysokim poziomie. Mówią to naprawdę, mój wynik, że mam z żadnej porażki. Wiadomo, że rankingi też nie boksują, tak? Że można boksować, mieć rekord 35-0 i nie boksować tak naprawdę z nikim i mieć żadnej przegranej. No ale jednak ja mam na rozkładowce kilku naprawdę mocnych zawodników, którzy umieli boksować, więc... Szkoda, że moja kariera się przez chwilę wstrzymała, no ale ja wierzę w to, że jeszcze, bo jak to mój trener mówi, Mariusz Cieślak, że światełko czymś za mnie się zapiecie. Po śmierci Andrzeja Gmitruka, oprócz Fiodora Łapina, chyba trener Wilczewski ma największe doświadczenie, bo jeździł z Wachem na te duże walki, był teraz z Sulenskim. Czujesz, że to jest właśnie team, z którym będziesz szedł po pas? To ja powiem tak szczerze, ja trenowałem z Piotkiem już wcześniej, że trenowaliśmy. Potem trenowałem przez 3 lata z trenerem Fiodorem Łapinem. Bardzo mu dziękuję za to, naprawdę pokazał mi te skręty ciosów. No ale z trenerem Fiodorem bez obrazy, bo naprawdę jest świetnym trenerem, jest jednym z lepszych, najlepszych w Polsce, ale ja na przykład nie słyszałem go w ringu, ja nie słyszałem go, znaczy wchodziłem, jak siadałem, to słyszałem, a Piotrka słyszę, że jestem w ringu, ja go słyszę. Ja słyszę cała sala go słyszę. Cała sala, myślę, że go słyszę, ale jego słyszę, jego głos po prostu do mnie dochodzi i krzyczy to, ja chcę to robić, tak, bo wiem, że jak to mówi, trener ma drugie oczy, ja jestem, jak to się mówi, z robotem, który ma trafić tam gdzie trzeba, tak? Więc myślę, że to jest jeden z najlepszych trenerów też w Polsce. Musiałeś łączyć karierę bokserską z pracą zawodową. Myślisz, że to już jest koniec tego, że ten występ gdzieś przybliża cię do tego, żeby zająć się tylko zarabianiem na boksie? No mam nadzieję, tak. Przez długi czas zarabiałem tylko z boksu, tak? Miałem, tak jak mówię, no miałem taki okres przez 3 lata, że no nie boksowałem tak, jak bym chciał na pewno, tak? Miałem okres, gdzie naprawdę miałem taką załamkę w życiu, że myślałem sobie, kurde, no może czas to rzucić, no ale i narzeczona by mi na to nie pozwoliła, bo jednak no, ja to no, żyję tym, tak? Jak wracam do domu, siedzę i są się tak, kurde, zrobiłem to źle, mogę to zrobić lepiej. Ona no, wie najlepiej, jak to jest ze mną, że jednak ja to też przeżywam, że no wiadomo, walkę wygrałem, ale znając życie będzie słuchała, że nie zrobiłem tego, że mogę to zrobić lepiej, tak? No ale wiem, że wiem, co mam zrobić, wiem, co trener mówił mi po wyjściu z narożnika, co mówi w narożniku, wiem, co robiłem źle. To skracanie dystansu, podchodzenie jeszcze tymi nogami, ja jednak mam duży rozkrok, tak jak mówiłem, duży rozkrok, muszę ten rozkrok, może nie to, że skrócić, bo to wiem, że to jest bardzo niewygodne dla zawodników, jeżeli jestem nisko, ale muszę bardziej podchodzić nogami, to jest jedno, no ale to jest to przez to, że długi czas nie boksowałem, więc w niektórych momentach wpadałem. Powiedziałeś, że trochę brakło ci szczęścia w tej karierze. Gdybyś teraz miał złapać taką czterolistną kończynę i gdyby to szczęście miało ci dopisać, jaki jest twój wymarzony scenariusz na ten następny rok?
103 na pewno 3 walki w roku. 3-4 walki w roku byłoby bardzo szczęśliwe, bo wiem, że te 3-4 walki... W Polsce walki, czy? W Polsce, w Europie, w świecie. Ja, tak jak mówię, ja się nie boję wyjechać gdzieś za granicę. Przegrywać też trzeba umieć. Ja pamiętam, jak przegrywałem w amatorstwie, chociaż nie przegrywałem na 130 gdzieś walki, gdzie miałem, miałem która więcej, ale miałem 130 walk spisanych, z tego miałem 8 przegranych. Ja z tego czułem tak naprawdę jedną, że przegrałem, tak? I to było na Mistrzostwa Europy, gdzie zbijałem wagę do 42 roku, do 48 kilo. I to był taki, kurde, mówię, kurde, nie, no chyba już czas, koniec zbijania tej wagi. I jak przechodziłem na zawodowstwo, nie ukrywam, przychodziłem do pana Mariusza Kołodzieja, to ważyłem 57 kilo, obok stałem 58. Mówię, że ja już nie będę więcej zbijał z wagi. No ale jak zobaczyłem, jak z Puerto Rico zawodnicy zbijali po 22 kilo, to mówię, kurde, no jednak chyba trzeba tą wagę zbijać, no bo są silniejsze. Ja też czuję się, jak zbijam te 5-6 kilo, to czuję się, ten zawodnik nie chciał w boksu chyba w kategorii niżej, czy nie jestem dokładnie pewny, ale boksował na pewno wcześniejszą walkę w kategorii niżej, więc czułem się dużo od niego silniejszy, czułem się po prostu mocniejszy, więc wiem, że jednak ta waga, to zbijanie wagi, wszystko umiejętne robienie tej wagi, robi to, że jednak człowiek jest silniejszy, tak jak podnoszę, na przykład teraz 60, no teraz ważę 61 kilo, tak, po ważeniu, po wszystkim, ale jak ważę 64, 65 kilo, podnoszę swój ciężar cały czas, no to, jednak potem jestem silniejszy, więc jak zbijam do tych 57, 77 kilo, to jednak to robi, jednak no, ta siła zostaje. Gdzie kibice mogą obserwować, gdzie mogą obserwować twoją drogę do tytułu? No na pewno na Facebooku, jak teraz jest ten Facebook, ten Instagram, są te Twittery, to wszystko, no to wiadomo, ja tam się udzielam. Nie ukrywam, że to bardziej mi, dużo mi pomaga kobieta, bo ja nie byłem nigdy człowiekiem, gdzie internet mnie interesował bardzo. Byłem z niezamożnej rodziny, pierwszy raz miałem komputer w wieku 19 lat, kupiłem sobie laptopa jeszcze w Stanach, więc tam mi założyli Facebooka, tam mi założyli, nie wiedziałem tak naprawdę, o co to chodzi, jak to tam działa. Wiadomo, teraz no trzeba iść za tą technologią, zawsze wszystkim, wiadomo, jak kiedyś będę miał dzieci, to będę chciał im uczyć, żeby byłem mądrzejszy, tak, no bo ten świat idzie w tą lepszą, dla mnie gorszą stronę, moim zdaniem, tak, no ale idzie jak idzie, więc trzeba się uczyć, trzeba wrzucać na tego Facebooka, na tego Instagrama, bo też jest promocja, więc na pewno tam można mnie znaleźć. 2020 jesteś mistrzem świata? Bardzo bym chciał, to też nie zależy ode mnie, tak, ja bardzo bym chciał dostać tą szansę walki o tytuł. Jak kiedyś powiedziałem, że jak ja wejdę o walkę o to, to ja po prostu albo wygram to, albo mnie zniosą z ringu, bo ja dam z siebie tam wszystko. W tej walce dałem dużo, ale wiem, że mogłem dużo więcej. Miałem kondycję jeszcze na 4-5 rund na pewno, więc szkoda, że nie było więcej rund, bo myślę, że bym go złamał, bo jednak no, czułem, że każdą rundą jestem coraz mocniejszy, że coraz bardziej on siada. No ale to było zakontraktowane na 8 rund, więc fajnie, że wygrana. Że do przodu, trzeba chwilę odpocząć i znowu do ciężkiej pracy. Dziękuję. To jest boks, wspiera firma Nikko Sport Polska. Producent rękawic i akcesoriów do treningów sportów walki.